12 marca wspominamy świętego Maksymiliana, męczennika. Maksymilian pochodził z Numidii, dzisiejszej Algierii. Był synem legionisty Pabiusza Wiktoryna. Mając 21 lat, został powołany do wojska. Przekonany, zgodnie z powszechnym wówczas poglądem, że służba ta jest sprzeczna z życiem chrześcijanina, stanowczo jej odmówił. Został za to skazany na śmierć przez ścięcie mieczem 12 marca 295 roku. Zachowały się akta procesu świętego Maksymiliana. Po pewnym czasie również ojciec świętego Maksymiliana, Wiktor, poniósł śmierć męczeńską za wiarę. Ciało świętego Maksymiliana pochowano w pobliżu grobu i bazyliki świętego Cypriana w Kartaginie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty męczennik Maksymilian osiągnął chwałę, zachowując wiarę aż do śmierci. W swoim miłosierdziu pomnóż naszą wiarę i spraw, abyśmy zgodnie z nią żyjąc, osiągnęli zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.